Dzień dobry Państwu, nazywam się Zbigniew Kękuś. Za chwilkę razem z panem redaktorem Markiem Podleckim będziemy rozmawiać z panem Andrzejem M. Czyżewskim. To jest jeden z założycieli Solidarności, jeden z dwóch internowanych w czasie stanu wojennego prokuratorów, minister do spraw informacji rządu polskiego na wychodźstwie, ścigany przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Czego będzie dotyczyć rozmowa? Ta rozmowa będzie dotyczyć głównie postaci, no w tej chwili bardzo, bardzo znanych, popularnych, pana Kornela Morawieckiego i jego syna Mateusza Morawieckiego, ale przy okazji zostaną poruszone przez naszego rozmówcę również inne wątki dotyczące postaci, co do których on nas informuje, że w przeszłości o działalności, o budzącej ogromne wątpliwości z punktu widzenia interesu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, działalności panów Kornela i Mateusza Morawieckiego, informował właśnie przedstawicieli władz Rzeczypospolitej Polskiej, w tym m.in. pana Zbigniewa Wassermana, świętej pamięci posła, i pana Antoniego Macierewicza. Gdyby pan był łaskaw w takim razie tych kilka słów, kilka zdań o panach Morawieckich, o panu Kornelu i o panu Mateuszu, o ich związkach, o których pan mnie informował z WSI i ze ZWOP-em. Te związki, no, które panów interesują, a ja mogę potwierdzić, prawda, istnienie tych związków, to się łączą z kontynuacją zainteresowania, które realizowałem w ramach projektu, między innymi projektu naukowego zatwierdzonego przez władze uczelni Uniwersytetu Hamburgu. Jeżeli chodzi o panów Morawieckich, to pozwoliłem sobie opisać już wcześniej, przed kilkoma laty, w tekstach, które przez moment były publikowane, albo w tekstach, których nie dopuszczono do publikacji, związanych czy opisujących związki tych panów z strukturami wojskowymi WSW i jego przedłużenie, czy krótko mówiąc, uzupełnienie i rozszerzenie określonymi formalnie jako ZWOP, czyli Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza. Ta formacja była szczególnie aktywna i szczególnie reprezentatywna na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Spotkałem się tak bardzo rzetelnie i konkretnie, odnosząc swoje zainteresowania, na to nie poszerzając wiedzy na temat właśnie Dolnego Śląska i Wrocławia, z dokumentami, czy z dokumentacją posiadaną przez pełnomocnika rządu Republiki Federalnej Niemiec do spraw akt Służby Bezpieczeństwa Państwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I w związku z tym, poszerzając swoje zainteresowania, napotkałem, czy krótko mówiąc potwierdziłem na swój najpierw prywatny użytek istnienie bardzo dokładnej dokumentacji obejmującą całą działalność, nazwijmy, polityczno-gospodarczą i aktywność zupełnie taką zwykłą zawodową paru tysięcy osób pełniących do roku 89 ważne, czy też rzutujące na kształt nazywanej gospodarczych rozwiązań czy pomysłów na terenie Dolnego Śląska i Wrocławia. I wracając do panów M, to moją wiedzę i informację na ten temat przekazałem w 2006 roku po raz pierwszy panom Wassermanowi, panu Macierewiczowi, którego osobiście znałem, i panom Kaczyńskim, którzy wtedy w jednej czy drugiej postaci wpływali na kształt władz politycznych Polski. Czyli mówiąc inaczej, nic nowego nie powiem panom. Gdyby byłaby możliwość wezwania do wypowiedzi na ten temat, czy na temat istnienia tych akt, dwóch panów, jeden nieżyjący, pana Wassermana i pana Macierewicza, którzy między innymi posiadali, czy uzyskali ode mnie materiały, z którymi następnie udali się do panów Kaczyńskich. I teraz, jeżeli chodzi o taką bardzo ukierunkowaną moją wypowiedź czy informację ukierunkowaną w kierunku panów M, to tą informacją i z prezentacją dokumentów, które udostępnił mi wcześniej Urząd Gałka, w cudzysłowie, bo Urząd Gałka miał formalnie inną nazwę, ale łączony był i jest do dzisiaj łączony z osobą pierwszego pełnomocnika rządu Republiki Federalnej Niemiec, więc wiedza zawarta w tych dokumentach i moja uzupełniająca wiedza dotycząca tych panów była oficjalnie przekazana i znana panom świętej pamięci Wassermanowi
i panu Macierewiczowi. Jeżeli chodzi o ich rolę i wagę sprawowanych urzędów, to nie muszę tego w tej chwili przypominać i opowiadać na ten temat. Proszę pan mnie poinformował, tak? Panie Andrzeju, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale żeby nasi słuchacze nie mieli i państwo, którzy nas będą oglądali, żadnych wątpliwości, o czym mówimy, że... A nawet nie tyle poinformował pan mnie, co poinformował pan tygodnik w sieci pana Karnowskiego, tak, i tam portal Wypolityce, że tutaj postaram się dosłownie zacytować, jakkolwiek z pamięci może będzie jakieś przekłamanie, że cała aktywność polityczna pana Kornela Morawieckiego i cała aktywność zawodowa i polityczna jego syna Mateusza Morawieckiego są związane z WSI, z WOP, oddział we Wrocławiu. Tak, pan twierdzi, że istnieją dokumenty potwierdzające to pana stanowisko i no, z tego, co usłyszałem przed chwilą, o czym pan mnie już wcześniej informował, te dokumenty były w posiadaniu świętej pamięci pana posła Zbigniewa Wassermana i powinny być w posiadaniu pana Macierewicza. Tak, powiedziałem i z całą odpowiedzialnością potwierdzam, że kariera, bardzo konkretna kariera, czy krótko mówiąc dowody działalności czy aktywności pana Kornela Morawieckiego oraz pana Mateusza Morawieckiego są związane z osobą, z osobami oficerów Wojskowych Służb Wewnętrznych wcześniej, później WSI, a w zasadniczej części z działalnością formacji mieszczącej się w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej zwanej Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza. To jest tej informacji o szczególnych uprawnieniach, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia działań operacyjnych, inwigilacji, form pozyskiwania źródeł, osobowych źródeł informacji i tworzenia, czy naturalnie, jeżeli by zachodziła potrzeba, a o tym oceniali oni, dodatkowych, prawda, dowodów czy dokumentów poświadczających działalność poszczególnych osób, na których mieli wpływ albo starali się uzyskać wpływ. I w tym zakresie podkreślałem i także w rozmowie z panem Wassermanem i z panem Macierewiczem, bo muszę powiedzieć, że osobiście się z nimi spotykałem. Oni sami, prawda, i osobiście byli u mnie w domu w Hamburgu. W związku z tym zwracałem uwagę, że te osoby, szczególnie obserwując działalność Mateusza Morawieckiego, bo tutaj miałem bardzo konkretne dowody jego działalności, należy tłumaczyć i podporządkować. Panie Andrzeju, żeby nie było wątpliwości, pan powiedział pana Mateusza Morawieckiego, nie myli się pan, nie chodzi panu o Kornela? Nie, to chodzi o, jeżeli chodzi o bezpośrednio i określoną działalność pana Mateusza Morawieckiego, to chodzi o jego przełożonego w różnych postaciach, bo przełożonym formalnie i służbowo był on w czasie, kiedy pełnił funkcję prezesa Banku Zachodniego WBK, a wcześniej tych banków jeszcze podzielonych był WBK. Natomiast jeżeli chodzi o pana Kornela Morawieckiego, to musimy sięgnąć pamięcią do lat 82-89. Czyli Solidarności Walczącej. Tak, Solidarności Walczącej. Ja sobie pozwoliłem na ten temat popełnić pewien tekst, który próbowałem umieścić tak zwanej przestrzeni medialnej. Ten tekst został uznany za, krótko mówiąc, nie nadający się bądź naruszający dobre imię, czy szereg dobrych imion postaci, które bądź pełniły funkcję oficjalnie, bądź były uznawane za postaci, których należy chronić. W tej kwestii były różne wypowiedzi. Ja natomiast starałem się i przesyłałem w różne miejsca, prawda, i często przez moment udawało mi się umieścić te teksty, w których podnosiłem, że te osoby wychodzą poza, nazwijmy, środowisko bezpośrednio związane z oboma panami Morawieckimi, dotyczą bardzo licznej grupy, a według opinii osób znających środowisko wrocławskie, między innymi profesora Przystawy, właściwie decydowały o powstaniu, rozwoju i następnie przejściu w działalność oficjalną, publiczną wielu osób, które bez prawa powoływały się na tak zwaną przeszłość, niepodległą przeszłość, bohaterską przeszłość, prawda, i tak dalej, i tym podobnie. Także chodziło mi o zagrożenie, jakie ich dalsza obecność w życiu publicznym stwarzała dla funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania powoływanych instytucji czy tworzonych instytucji
tak zwanego niepodległego państwa polskiego. Panie Andrzeju, pan, gdy rozmawialiśmy i w korespondencji, którą otrzymałem od pana, informował mnie, że istnieją dokumenty potwierdzające, pan nawet mówił, kto je widział, ale pomijmy te osoby w tej chwili, że istnieją dokumenty potwierdzające współpracę dwóch panów Morawieckich z WSI, z WOP-em. One są, pan o tym przed chwilą wspominał, potwierdźmy proszę, w Niemczech, tak? Tak. Ja z tytułu pracy naukowej i z tytułu działalności również gospodarczej i politycznej, bo tam bym się mógł powołać na różne inne inicjatywy, w których uczestniczyłem, uzyskałem dostęp do materiałów zabezpieczonych i posiadanych przez Instytut Gałka, czy Urząd Gałka, jakbyśmy spolszczając tą strukturę powiedzieli. I na moją prośbę i oddelegowany jest do realizacji niepełną jeszcze dokumentację, bo ona w całym tym okresie była powiększana. Czyli krótko mówiąc, weryfikując kolejne dokumenty dotyczące działalności Auschwitz-Stelle Breslau, Auschwitz-Stelle Poznań czy Południ i Auschwitz-Stelle Gdańsk i Szczecin, była uzupełniana i krótko mówiąc inaczej rosła, czyli obejmowała coraz większy zasięg. W tej dokumentacji, którą ja widziałem i widział ją znajomy, którego nazwisko pan zna, bo wymieniliśmy go w rozmowie wcześniej, były konkretne przykłady przejmowania czy prowadzenia nadzoru nad tak zwaną niepodległościową działalnością powstających na terenie Dolnego Śląska grup niepodległościowych czy coś w tym stylu. I tutaj podały nazwiska bardzo wielu osób, między innymi kierownictwa oddziału telewizji polskiej we Wrocławiu, kierownictwa teatru czy teatrów, uczelni wyższych, proszę panów, i różnych innych urzędów centralnych, znaczy w tym zakresie, jeżeli chodzi o obszar Wrocławia i Dolnego Śląska, centralnych urzędów administracji i władzy lokalnej. Jednocześnie w tych dokumentach są do dzisiaj, są taki ogromny nacisk, żeby ten Instytut Gałka w końcu zamknąć, a zasoby zabetonować. Były informacje, to były raporty funkcjonariuszy Stasi bądź ich informatorów dotyczące kierownictwa tzw. wymiaru sprawiedliwości na Dolnym Śląsku. To jest powiedzmy jakiegoś uzupełnienia operacji prowadzonej przez WSW pod kryptonimem Palestra w Polsce wobec całego środowiska prawników, którzy ubiegali się albo sprawowali różne funkcje w wymiarach sprawiedliwości, prokuratury, notariatu, adwokatury. Te materiały dotyczyły i dotyczą jeszcze poszczególnych kierownictw organów administracji w rozumieniu Milicji Obywatelskiej wtedy, Urzędu Celnego i różnych innych instytucji publicznych, które normalnie występowały w interesie państwa polskiego na obszarze Dolnego Śląska i Wrocławia. O takim zakresie informacji, czyli przekazywanej wiedzy, poinformowałem między innymi, bo chciałbym podkreślić, że informowałem i w formie procesowej również zawiadamiałem, czy też ujawniałem nie tylko te informacje i wskazywałem na dokumenty panom Wassermanowi i Macierewiczowi, ale również składając zeznania w toku śledztw prowadzonych z mojej inicjatywy w Niemczech, jako obywatela Niemiec, przez organy prokuratury i m.in. Bundeskriminalamtu, wskazywałem, czy też mówiąc o konkretnych dokumentach, ujawniałem, wyrażając potrzebę zajęcia się wieloma osobami z Polski, które w międzyczasie już awansowały do instytucji międzynarodowych. I tu chodziło o zagrożenie interesów Republiki Federalnej Niemiec poprzez osoby, które z przeszłością określaną przez wojskowe służby wewnętrzne i tym wadku ZWOP już, czy też były w drodze do objęcia stanowisk w organach międzynarodowych. Panie Andrzeju, na tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Jeśli nie będzie pan miał nic przeciwko temu, będziemy z panem w kontakcie na okoliczność przygotowywania przez nas kolejnych materiałów. Natomiast na zakończenie jeszcze pozwolę sobie powtórzyć, redaktor Marek Podlecki i Zbigniew Kękuś mieli przyjemność rozmawiać z jednym z założycieli Solidarności
jednym z dwóch internowanych w czasie stanu wojennego prokuratorów, ministrem do spraw informacji rządu polskiego na wychodźstwie, panem Andrzejem M. Czyżewskim. Dziękuję serdecznie. Rozmawiał pan z osobą, która dalej jest formalnie ścigana i poszukiwana na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania przez władze polskie. Tak, no to, że pan jest ścigany, dziękuję za to uzupełnienie, mnie akurat z oczywistych dla pana i dla obecnego przy mnie redaktora Marka Podleckiego nie jest dziwne, albowiem, jak pan wie, panie Andrzeju, ja też jestem z przyczyn panu doskonale znanych ścigany. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.